okazję tak naprawdę trzeba sobie budować, nie? Trzeba ją tworzyć. Nie? Wiesz, że ludzie myślą, że w internecie znajdzie okazję. Tak? Że... Wiesz co, ja szukam w internecie, ja szukam. Okej, okay, ale... ja nie mówię, że się nie szuka, ale ludziom się wydaje, że ona już będzie, tylko w internecie. Że ona będzie obrobiona, tak, gotowiutka i będzie napisane, tak, że jest okazja. No. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Sebastian. Cześć Sebastian. Cześć. Seba jest inwestorem w nieruchomości, działa międzynarodowo, zarówno w Polsce, jak i na Cyprze. I ostatnio miałem okazję zobaczyć razem z nim różne nieruchomości za granicą. Więc Sebastian, powiedz coś o sobie, jakby jak to się stało w ogóle, że zacząłeś się zajmować nieruchomościami i co dzisiaj robisz? No, cześć wam wszystkim. Nieruchomości od stosunkowo niedawna, po wielu próbach różnych branż, stwierdziliśmy z partnerką życiową, z Karoliną, że nieruchomości to jest to. Od jakiegoś czasu budujemy swój portfel nieruchomości, a także wspomagamy inwestorów w ich budowaniu ich portfela. Pomnażamy kapitał, tak jak wspomniałeś, i w Polsce, i za granicą. Za granicą to na Cyprze, tak? No, mieliśmy okazję być, widziałeś. Tak. Działamy na co dzień, kilka zawsze inwestycji w trakcie. Dlaczego? Dlatego, że nieruchomości są fajne. Kiedyś słyszałem, że ktoś powiedział, że są sexy, no bo chyba trochę są, co? Tak, no są bardzo, ale też no i są bezpiecznym biznesem. Dokładnie, dokładnie. Ja się nie spotkałem praktycznie, żeby ktoś stracił na nieruchomości, chociażby w taki sposób, gdzie było to przemyślane, tak? No bo wiadomo, że stracili ci, którzy kupili we frankach szwajcarskich gdzieś tam kredyty, no to tak, jak chcą je sprzedać, tak? Bo prawda jest taka, że ten frank jest cały czas stabilny i te raty są niskie, nie? No nie, może mają uszczerbek na majątku, ale no nie można powiedzieć, że stracili, tak jakby na giełdzie wszystko popłynęło, tak? Byliśmy wspólnie na Cyprze ostatnio, oglądaliśmy różne okazje inwestycyjne. Sebastian tutaj pokazywał mi i inwestorom jakby z takiej mojej grupy, absolwentów również, którzy byli z nami na tym takim wyjeździe inwestycyjnym. I Sebastian nas oprowadzał, pokazywał, jakie są realia inwestowania na Cyprze. Powiedz, czym się różni inwestowanie na Cyprze w tym momencie, a w Polsce? Wiesz co, tak naprawdę różni się bardzo niewiele. No bo mamy te same zasady, czyli kupujesz aktem notarialnym, zdobywasz prawo własności w ten sam sposób. Nie ma tutaj, działają agenci, działa notariusz, prawnik. To jakby ta sfera jest taka sama, ale różni się zdecydowanie lokalizacją, tak? Jeżeli mówimy o lokalizacji w ciepłych krajach, to Cypr uważam za Europę, jeżeli nie najlepszą, no to przynajmniej gdzieś tam w pierwszej trójce, tak? Jedną z lepszych destynacji. Mamy słońce, 360 dni w roku, te 5 powiedzmy przekazujemy na deszcz, którego mieliśmy okazję doświadczyć w ostatnią niedzielę. I mamy przede wszystkim bardzo biznesowy kraj, bardzo dobrze nastawiony do przedsiębiorców, do biznesu, niskie podatki. Mamy rezydencję 20-letnią zwolnioną z podatku dochodowego, mamy nieruchomości o bardzo szybkim wzroście cen. Ja się spotkałem w ostatnich 2-3 latach, że te ceny urosły o kilkadziesiąt procent. Okej, a jakbyś mógł powiedzieć konkretnie w Cyprach, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o Cypr, no to tu niestety nie kupimy nic poniżej 1000 euro, chyba że będzie to wioska i poza widokiem na morze, ale generalnie w miastach turystycznych kupimy coś koło 2000 za metr. Można kupić willę za nowe wille od 300 tysięcy euro do 3 milionów, a także 30 milionów i 50 milionów euro, tak? No takie są ceny, ale do czego można by to najlepiej porównać? Do tego, że zainwestowane, jeżeli ktoś chce zainwestować w dom, drugi dom i w ciepłych krajach, to jak najbardziej, bo przede wszystkim niskie koszty utrzymania, nie ma jakichś czynszów, apartament z dostępem do basenu publicznego to jest jakieś 50 euro miesięcznie. Jakie
mieszkanie kupiliście ostatnio na Cyprze, bo... Tak, ja miałem, ja, my mieliśmy okazję kupić mieszkanie w Limassol. To jest miejscowość, to nie jest stolica, to jest miejscowość nadmorska z portem i z dużym zapleczem biznesowym. Około 400 firm forexowych samych jest w Limassol. Mieszkanie było w apartamencie, w apartamentowcu, tak zwanym praktycznie zwykłym mieszkaniem do remontu. Totalny remont przeprowadziliśmy, skorzystaliśmy z lokalnych firm. Co prawda w większości to byli albo Polacy, albo Słowacy. W każdym bądź razie przeprowadziliśmy remont. Na cenach to wygląda, na cenach, na kwotach to wyglądało tak, że 80-metrowy apartament z widokiem na morze kupiliśmy za około 80 tysięcy euro. Remont nas kosztował około 20-22 tysięcy euro. No i tutaj pewnie niektórzy się zdziwią. Sprzedaż tego apartamentu nastąpiła w jeden dzień od wystawienia. Wystawiliśmy za 159 tysięcy euro. Za 159 tysięcy euro i sprzedaliśmy za 150 tysięcy, tak naprawdę chyba drugiemu albo trzeciemu klientowi, który zadzwonił. Klient był z Rumunii. Zadzwonił i powiedział, że jeżeli wygląda faktycznie tak jak na zdjęciach, to on je kupuje od razu. Przyleciał po 3 dniach i zapłacił przelewem z banku cypryjskiego normalnie, także no my zadowoleni, on zadowolony, otworzył tam sobie biuro, adres ma własnej firmy na Cyprze, także także wszyscy zadowoleni. Z tego co mówisz, tam bardzo dużo ludzi napływa z różnych krajów, szczególnie z Azji, którzy mają pieniądze i kupują jak leci, tak? Więc... Tak, bo Cypr wprowadził program tak zwany paszportowy dla różnych narodowości. On jest różny z tego, co się tam orientuje. Nam to jest niepotrzebne. Jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy ten paszport i nawet w sumie dziwi nas sytuacja sprzedaży paszportów, ale jak ktoś żyje za żelazną kurtyną i gdzieś w kraju azjatyckim daleko od Europy, a ma pieniądze i chciałby je inwestować w Europie, no to taką przepustką właśnie jest Cypr. Tak? Można zainwestować około 2 milionów euro w dowolną ilość nieruchomości, to może być jedna, to może być 5 i te nieruchomości jakby gwarantują, ta inwestycja gwarantuje to, że państwo, rząd cypryjski przyznaje rodzinie, jemu i temu klientowi kupującemu i rodzinie najbliższej paszporty unijne, tak? Czyli no, cypryjskie, a od razu unijne. Okay. Takie nieruchomości wolno im sprzedać dopiero po 5 latach w takim programie, na przykład właśnie dla Rosjan czy dla Chińczyków. I oni też te nieruchomości sprzedają, ale w większości raczej to są tak zwane paszportowce, czyli stoją sobie puste, przyjeżdżają na wakacje raz w roku i tyle. Okay. Nie? Całe deweloperskie jakby korporacje powstały na potrzeby tych programów i też wywindowały tak rynek cen nieruchomości, że rząd cypryjski się zastanawia nad powstrzymaniem jakby procederu, który się troszeczkę wymknął spod kontroli. W samym Limassol buduje się dzisiaj 30 inwestycji takich wież wysokich. Teraz będzie budowana w miejsce pięknego budynku, będzie burzony Debenhams i będzie powstanie najwyższy budynek na Cyprze, 190 metrów. Tylko dlatego, że na Cyprze już ziemi jest oczywiście mało, no bo sam Cypr jest mały i buduje się do góry. I możesz zabudować daną działkę ileś tam procent, ileś set procent, 1000% może nawet, tak? W zależności od planu, powiem, tak, i te ceny, i te ceny właśnie są pod tych paszportowców, no to potrafi się, nierzadko się zdarzają ceny powyżej 10 tysięcy euro za metr kwadratowy. A jeżeli chodzi o Polskę, to jak wyglądają Wasze inwestycje? Co Wy tu robicie w Polsce? Inwestujemy środki własne, inwestujemy środki naszych inwestorów w różnego typu, że tak powiem, działania nieruchomościowe. Tak? Posiadamy w ofercie po własnych przeróbkach gotowce, czyli robimy jakieś tam, powiedzmy, modernizacje nieruchomości po to, żeby przynosiły większe zyski. Odnawiamy stare nieruchomości, to takie słynne powiedzenie, flipujemy, tak? No flipowanie trzeba robić, ono, to sam zresztą jesteś tego wyznania, żeby flipować, bo to jest przypływ gotówki szybki, tak? Można zarobić nawet i w miesiąc, raczej się nie straci, jak się dobrze kupi, więc tutaj to robimy na co dzień, zawsze jakąś tam jedno, dwa mieszkanka czy trzy na raz robimy.
ale również zajmujemy się właśnie inwestycjami troszeczkę większymi. Niedawno kupiliśmy nieruchomość prawie 700 m2, przekształciliśmy ją z działalności gospodarczej na mieszkaniową. Jesteśmy na ostatniej prostej projektowania mieszkań, prawdopodobnie będzie to 10 mieszkań, 5 na parterze, 5 dwupoziomowych na pierwszym z poddaszem, na pierwszym piętrze z poddaszem, w miejscowości zresztą małej. Też jestem takiego wyznania, że można zainwestować dużo mniej pieniędzy w małej miejscowości, a podobnie zarobić. Tak, dokładnie. Ja pochodzę z tej miejscowości, to jest miejscowość w Wielkopolsce, ostatni powiat w kierunku na północ, jest to Złotów i powiem szczerze, jest takie wzięcie na mieszkania z rynku wtórnego, że na 20 tysięcy mieszkańców na Eliksie jest 5-4 mieszkania, które albo wiszą już bardzo długo, nikt nie chce tego kupić, okay, albo są w takiej cenie, że po prostu wszyscy się boją kupić, można od dewelopera kupić nowe. Tak, trzeba powiedzieć, że jest kilku deweloperów, którzy budują z bardzo dobrym, że tak powiem, skutkiem, czyli tych inwestycji jest kilka zawsze rocznie oddawanych, mimo to cały czas się miasto rozwija i te mieszkania schodzą na pniu. Nie ma problemu z tym. A jak to się stało, że w ogóle ty i Karolina weszliście w ten biznes nieruchomościowy? Jaka to jest historia? Daniel, moja historia to w ogóle, jakbym miał opowiadać, to pewnie ze 3 razy musielibyśmy się spotkać, ale powiem tak, tak przerobiłem kilkadziesiąt branż, łącznie myślę, że ze 30. To tylko na nieruchomościach udało mi się, że tak powiem, lekkim takim ruchem zarobić jakieś fajne pieniądze. Mhm. Za każdym razem, kiedy brałem się za biznes, a jestem takiego wyznania zupełnie innego niż ty, ja myślałem, że trzeba się narobić, żeby zarobić. Mhm. Trzeba się przebrać w robocze ciuchy i coś zrobić tak samemu. No tak? I nie działało to za bardzo. Kurde, zawsze byłem tylko to drugie, czyli narobiony, a zarobiony nigdy. A zarobiony wszyscy dookoła. Pieniędzmi obracałem dużymi, bo posiadałem nawet 3-4 restauracje nieraz w jednym czasie, bo branża gastronomiczna też się przewijała. Sklep monopolowy 24-godzinny, piątek, świątek i niedziela, a tych wyników na koncie nie widziałem. Ale w międzyczasie gdzieś tam trafił się mi jakiś jedna perełka nieruchomościowa, ktoś ode mnie kupił coś, co mi tam powiedzmy w łatwy sposób nabyłem to i nagle się okazało, że tych pieniędzy przyszło tyle, że zarobiłem. Tak? No później ten Cypr. Na Cyprze no to był plan taki, żebyśmy kupili emeryturę, na emeryturę sobie apartament, wynajmiemy go, tam są bardzo dobre stopy zwrotu. Za taki apartament wtedy, czyli 3 lata temu, za 100 tysięcy euro można było, inwestując, można było spokojnie dostać 1200 euro miesięcznie. Myślę, że rocznie dostawalibyśmy to, co w 10 lat w banku, więc postanowiliśmy tam zainwestować. I szczerze, temperatura nas po prostu w sierpniu wykończyła. Zostaliśmy tam 4 miesiące i sierpień nas wykończył. Mówi, kurde, może jednak sprzedamy, zainwestujemy to w Polsce. No i tak też zrobiliśmy, tak? Sprzedaliśmy to szybciutko, z dobrym zyskiem. Zainwestowaliśmy w Polsce. Od tamtej pory jakby nasze wszystkie kierunki już są do nieruchomości. W nieruchomości każdą energię poświęcamy na szkolenie się w tym zakresie. Dlatego nieruchomości, że uważam tak. Po pierwsze, nie trzeba zakasać tych rękawów, bo i tak nie jesteś w stanie umieć, potrafić wszystkiego, robić wszystkiego, no bo to jest branża wielu zadaniowa, nie? No. Hydraulik, elektryk, agent nieruchomości. Ale dużo można delegować, też nie musisz... I właśnie, tak naprawdę można to robić wszystko delegując, tak? Tak, nie potrafisz nic. No, nie delegowanie nic. To jest najważniejsza kompetencja. A jeszcze fajniejsze w tym wszystkim jest to, że dajesz możliwość tym, którzy już dzisiaj troszeczkę mają lepszą tą sytuację finansową, czyli są gdzieś na etapie powiedzmy spokojnych biznesów, które już tam powiedzmy może niespokojnych, ale dobrze zarabiają w biznesie własnym i nierzadko jest to ciężka praca, na przykład jakiegoś tam stolarza, architekta, geodety czy lekarza, jak nie pójdzie do pracy, to nie zarobi, ale ma te wolne środki, które z chęcią by pomnożył, nie? No i tak naprawdę nieruchomości dają mu tą możliwość, której chyba żadna branża nie daje. Oprócz tego, że pomnaża kapitał, który ma, to majątek mu rośnie, no bo rzadko się zdarza, żebyśmy w ostatnich tam kilkudziesięciu latach napotkali się na jakiś spadek w cen nieruchomości. Oczywiście tam chwilowe, powiedzmy 2007 po kryzysie troszkę to spadło, ale jeszcze nie dogoniliśmy tych cen, więc idzie na pewno będzie szło jeszcze do góry. A jeszcze można zarobić na tym zwrocie z najmu, tak?
i taki, takie budowanie czyjegoś też portfela nieruchomości i pomnażanie jego kapitału, to też jest, powiedzmy, obie strony zarabiają, tak. I jeszcze drugie osoby. Tak, i my w tą branżę zdecydowaliśmy się wejść na całego. Gdzieś tam chodzi nam po głowie oczywiście deweloperka. Mamy już kupioną pierwszą działkę pod bliźniaka. Myślę, że na początku roku 2020 zaczniemy stawiać, no, budować, znaczy na pewno zaczniemy. Miasto też nam sprzyja, bardzo dużo. Zresztą chyba dzisiaj nie ma miasta, w którym się nieruchomości nie sprzedają, tak? No wszędzie praktycznie sprzedają. No, jak ja na wyjeździe naszym tu wspólnym z kolegami rozmawiałem, no to czy ktoś, nie wiem, robi coś w Wałbrzychu z nieruchomościami, czy robi w Białymstoku, czy w Szczecinie, czy w Lublinie. Każdy robi swoje, to nie? Idzie, nie? Naprawdę. Byle wiedzieć, co kupować, bo to, co w Warszawie idzie, nie pójdzie w małym mieście, tak? Czasami. To raz, ale chyba i tak wspólny mianownik tego wszystkiego jest zakup, nie? Mhm. Zakup. Tak, no czy to jest najważniejsze. Najważniejsze. Jeśli źle kupisz, to czasem jest tak, że co byś nie robił, to nie naprawisz tego, nie? A jak dobrze kupisz, to co byś nie spieprzył dalej, to tak zarobisz. No właśnie, tu tylko trzeba sobie powiedzieć na początku to jakby dla tych, którzy się zastanawiają nad wejściem w nieruchomości, że powiedzieć, że muszą wiedzieć, co chcą z daną nieruchomością zrobić. To nie jest tak, że z każdą będzie można zrobić wszystko. Nie? Albo to samo. No. To samo, albo wszystko, no właśnie. Bo można kupić kawalerkę w bloku i mieć problem z odsprzedażą jej, tak? Bo kawalerki się sprzedają tak naprawdę w dużej mierze inwestorom. Mhm. Tym, którzy chcą już je zostawić sobie. Więc jak już kupiłeś za dobrą cenę i wyremontowałeś, już pakowałeś w nią, to teraz kogo trzeba znaleźć, żeby ją sprzedać dobrze, nie? No, kogoś, kto albo ma dużo pieniędzy i tata dał, bo idziesz na studia, to jest dobry klient, tak? Albo tata kupuje dziecko. No, bo tata kupuje dziecko, czyli tata dał, bo idziesz na studia, to takiego trafisz. Albo kogoś, kto niestety został, powiedzmy, sam w życiu, a ma tam połowę jakiegoś byłego majątku, nie wiem, czy tam w drodze rozwodu, czy kogoś z utraty kogoś bliskiego i potrzebuje teraz czegoś mniejszego, tak? No to jest jeszcze klient. Ale jeżeli mówimy o zarobieniu pieniędzy na kimś, kto jest, szuka ciebie, czyli szuka twojego mieszkania, no to będzie albo inwestor, albo ktoś, pod kogo to zrobisz, czyli no nie wiem, są to studenci na przykład, tak? W dużych miastach funkcjonuje bardzo dobrze pokoje tak zwane. Ostatnio widziałem takie zdjęcie na Facebooku, że nie chodzi już teraz o okna. Ile okien masz, tyle masz pokoi. Ile drzwi, tak? Nie, ile żeberek w kaloryferze. Każda jedna żeberko to jeden pokój. No wiesz, że już naprawdę no, ekstremalnie po 8, po 6 metrów. Dzielowóz tak. na 3, tak? Okazję tak naprawdę trzeba sobie budować, nie? Trzeba ją tworzyć. Nie? Wiesz, już ludzie myślą, że w internecie znajdzie okazję. Tak? Że... Wiesz co, ja szukam internetu, ja szukam. Okej, ale... ja nie mówię, że nie szuka, ale ludziom się wydaje, że ona już będzie obrobiona, gotowiutka i będzie napisane, że to jest okazja. No. I wtedy można kupić i zarobić. Ja powiem tak, najczęstszym moim sposobem nabywania nieruchomości to są agenci, tak? No jednak dzięki nim oni dostają ten pierwszy kontakt, tak. I współpraca z nimi, jak się nam układa, to okazję jakąś tam można zawsze wyszarpać, jak to się mówi. Jeżeli chodzi o internet, to też się zdarza, ale trzeba mieć jakiś tam komunikator, który cię informuje w ciągu tam, nie wiem, 5 minut, że masz już, że to ktoś tam zamieścił. Wtedy jest szansa, że akurat przez te 5 minut twoja konkurencja, ktoś, kto gdzieś tam planujesz kupić mieszkanie. Ale zanim dojedziesz już. Dojedziesz. No powiem ci, że mieliśmy sytuacje takie, że kupowaliśmy na przykład z Cypru mieszkanie, które się pokazało, nawet nie wiedziałem gdzie mieszkanie jest, jak wygląda, oczywiście zero stanu. Zadzwoniłem do pani i powiedziałem, że kupuję. Pani mówi, ale co pan kupuje? Ja mówię, no to mieszkanie, które pani przed tym wystawiła. No, ale dzwoni pan do agencji nieruchomości. Ja mówię, no to ja je kupuję. No ale ja już kogoś tam mówiłam. A ja mówię, proszę pani, ale ja je kupuję, pani już nie musi z nikim się umawiać, bo ja to mieszkanie kupuję, tak? No bo pasował mi metr kwadratowy, pasowała mi tam tylko wielkość. I się wypchałeś w tym sensie. No a nie, no pani była, chciała być uczciwa i powiedziała, że nie, ona mi tego mieszkania nie sprzeda, zanim tamta pani nie zobaczy. Ja mówię, proszę pani, to zróbmy tak, rozłączamy się, pani się widzi z tamtą panią, a ja wysyłam do pani już moją, mówię, wspólniczkę z pieniędzmi w ręku, żeby to mieszkanie zablokować, zadatkować, nie? Po paru minutach to przemyślałem, mówię, kurde, to nic nie da, mówię, nie? To nic nie da, mówię, bo jak ta kobieta powie, że kupuje, no to ona była pierwsza, tak?
zaproponuję cenę wyższą. No, no i zadzwoniłem jeszcze raz i mówię, wie pani co, to ja proponuję o 2000 więcej. Ale co, jak pan, negocjuje pan w drugą stronę? Nie widział pan jeszcze mieszkania, pan negocjuje w drugą stronę? Ja mówię, tak, mówię, negocjuję w drugą stronę. No dobrze, no to jest argument, to ja tamtej pani powiem, że jak ona się decyduje kupić, to musi teraz i jeszcze o 2000 więcej minimum dać, nie? No i to okazało się w ogóle nie... Przebicie, nie? Ta pani w ogóle nie była przygotowana na to, żeby teraz kupić, nie miała pieniędzy przy sobie, a w ogóle nie myślała o tym, żeby dać więcej niż, to, niż jest wystawione, tak? No, nie schodząc tak naprawdę z basenów w Cyprze, na Cyprze i to jeszcze w hotelu, w którym mieliście okazję też ostatnio być, nie zszedłem z basenu, kupiliśmy mieszkanie, tak? Mieszkanie okazało się strzałem w dziesiątkę. Wszystko oprócz jednej rzeczy miało, tak? No, nie miało balkonu, no, ale tak, było pierwsze piętro, były dwa pokoje na bardzo małym metrażu. Było wszystko, co trzeba. Miejskie ogrzewanie, okna wymienione, remont na poziomie tam 1000 zł za metr kwadratowy. Mieszkanie kupiliśmy tam poniżej chyba 120 tysięcy, tam było 117 chyba, 29 metrów trzeba zaznaczyć, nie? No. No i tak cena normalna całkiem, nie? To tak. Nie było tam jakieś, że za 2000 metr kupiliśmy. Nie, nie. Niecałe 4000 za metr nam wyszło. Z kosztami to około 4000. Wcale nie mało, nie, ale to jest tak małe mieszkanie, że te pieniądze ma każdy. Tak, tak, tak. Że to kupują ludzie na najniższej pensji, biorą kredyty na to, nie? Więc wiedzieliśmy, że to się sprzeda. Przynajmniej taki mieliśmy wtedy, tak byśmy przekonani. No i klient wszedł. Powiedział, że on je kupuje na tym etapie, co jest. Nie było podłóg, nie było niczego, nie było, nie? Ale widział wcześniejsze nasze realizacje, na które nie zdążył, bo już były kupione. No i zaliczkował nam, niestety właśnie zaliczkował, to też nasz taki błąd, bo wyprosił nas o to, że zaliczkę, bo on pracuje za granicą i chce wziąć w Polsce kredyt. I 2,5 miesiąca czekaliśmy na niego, aż sfinalizuje ten kredyt i nie sfinalizował. Okazało się, że wcale nie z jego powodu podobno, tylko z powodu nieuczciwości pracodawcy. To też jest taki jakiś... Tak, to już kojarzę. Mówiłeś mi o tym, no. To chodzi o to, że on po prostu, jego firma była na liście dłużników, na liście albo gdzieś tam firmy niewiarygodnych. Tak, kupiła to pani tam powiedzmy samotna, już po rozwodzie chyba jest, nie wiem, nawet nie wiem, ale generalnie właśnie ta sytuacja, gdzie jest komuś potrzebne takie małe mieszkanko, zapłaciła wysoką w sumie cenę, bo 6300 za metr. No to sporo jak na piłę. No. To jak na piłę to już jest dużo, choć w tym tygodniu pokazały się mieszkania po 8200. Okej, Sebastian, powiedz mi jeszcze, jakie masz plany na najbliższy czas, jakby w którym kierunku chcesz iść jako inwestor? Czy bardziej w kierunku takim, żeby inwestować na Cyprze i tutaj jakby pomagać też innym szukać fajnych okazji i działać w tym kierunku, czy raczej jakby skupiasz się na Polsce? Jakie masz plany teraz? Daniel, jako grupa zapaleńców tutaj cypryjskich pod nazwą Niro Nieruchomości na Cyprze będziemy na pewno mocno rozwijali tą gałęź w naszej firmie. Jako grupa Niron i Invest Group będziemy na pewno starali się pozyskiwać kapitał do inwestycji na Cyprze i inwestycji w Polsce, tak? Jeżeli chodzi o Cypr, to nasze motto mówi, twój wakacyjny dom już tam jest, tak? Tylko musi się zdecydować. Więc kto chętny będzie chciał z nami współpracować i kto z naszą pomocą będzie chciał na Cyprze sobie nabyć nieruchomość, serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o Polskę, no to na pewno ta deweloperka już chodzi nam po głowie. Muszę skorzystać jeszcze z jakiegoś dobrego szkolenia. Nie, no polecasz polecasz? Przecież już wiem, że się widzimy w październiku. Tak. Na pewno skorzystamy. Chcemy na pewno zacząć budować i być może to będzie nasze klub biznesowe w Polsce. Jeżeli chodzi o życiowo, to jesteśmy przed narodzinami trzeciego dziecka, więc tutaj też musimy o tym wspomnieć, że to nie będzie takie proste, ale jak to się mówi, damy radę. No to w takim razie życzę Ci, żeby Twoje plany były zrealizowane, no i szczęśliwego rozwiązania, to już... Tak jest. I to nie jest pierwsze dziecko. Nie, to nie jest pierwsze dziecko. Nie, dobra, piąteczkę, 500 dzięki. 500 plus działa. Tak, działa.